Tytuł książki jest podyktowany tym, że wiąże się z tym, co robiłem przez 25 lat. W pewnym momencie powiedziano mi, że nie mogę już tego robić, ponieważ przenoszą szpital uniwersytecki imienia profesora Andrzeja Szczeklika do innych części Krakowa. Wówczas straciłem też możliwość pełnienia posługi, tak jak i wszyscy, którzy tam to byli. W tym momencie też się zbiegła ta nasza tragedia pandemii i postanowiłem, że już nie będę pracował w szpitalu. No to było już, warto by było pomyśleć już, żeby skończyć. Przez rok myślałem o tym i w ostatnich miesiącach podsunąłem sobie taki pomysł, że będę wolontariuszem w szpitalu. Ale nie mogłem sobie poradzić z tym, co utraciłem. Czyli szpitala, kontakty z pacjentami, lekarzami, całym personelem. Wtedy zgłosiłem się jako wolontariusz. Na moje miejsce już był ksiądz, który już pełnił tą posługę. I po 3 miesiącach, gdy już miałem wszystko załatwione, ten ksiądz zmarł. Wtedy pomyślałem sobie, że to jest chyba taki mój sygnał dla mnie, że powinienem jednak wrócić. I zadzwoniłem do kadr. Wtedy powiedziano mi, że albo biorę całość pracy w szpitalu, albo wcale. Na miejsce tego księdza. I tak też to się działo w tym czasie. Gdy wybuchła pandemia, ja się borykałem z tą utratą. Wtedy postanowiłem, że wszystkie te historie, które przeżyłem tutaj, przeleję na papier i opowiem jeszcze raz sobie to. Ktoś mi podpowiedział, że zrób tak, bo zwariujesz. Cały czas nie możesz myśleć o tym. Gdy likwidowano szpital, wszedłem na oddział intensywnej terapii. Już prawie nic nie było tam. I wtedy sięgnąłem po zeszyt, który był na intensywnej terapii. I tam były imiona, nazwiska wszystkich pacjentów. I wtedy postanowiłem, że napiszę o nich. To dziwnie może zabrzmi, ale ja ten zeszyt codziennie otwierałem wieczorem i czytałem jedną stronę, wymieniając ich imiona. To takie forma takich wypominków. No i tak sobie pomyślałem, że zacznę właśnie od tego zeszytu. Policzyłem, ile ich jest tam. W tym jednym zeszycie było 2471 nazwisk. Z niektórymi się widywałem, znałem ich. Niektórych znałem tylko przez chwilę, udzielając im sakramentu. No i ten pomysł został zrealizowany dopiero teraz, po sprawdzeniu wszystkiego, czy jest to zgodne z prawidłami wydruku, wydania takiej książki. Czy jest warto o takim czymś pisać? Się okazuje, że jest to potrzebne. Nie tylko dla mnie, bo przede wszystkim pisałem dla siebie jakby. No bo kto może przewidzieć, że będzie to czytane? Raczej się z tym nie mierzy. Piszesz dla siebie, żeby sobie to jakoś poukładać i odnaleźć sens tego, co było. Bo tak to nie znamy niczego, dopóki czegoś nie utracimy. To był ten moment, gdy już skończyłem. Wówczas pomyślałem sobie,
że na tym etapie nie można pozostawić tego. Wymyśliłem dalszy ciąg. Ta książka już jest napisana. Pisząc o tym utraceniu, ocaliłem ich. W taki sposób, że oni są we mnie. Są pewne tematy, których się nie porusza. Oddalamy. Tym tematem może być cierpienie. My wiemy, że inni cierpią. Ale nie możemy zrozumieć, że my też możemy cierpieć. Oczywiście nie możemy się zastąpić w tym. Ale również temat śmierci na przykład. To też jest element naszego życia. I jeżeli będziemy oddalać to wszystko, bo to jest związane z bólem i ze smutkiem i tak dalej, to nigdy się nie zmierzymy z tym. Będziemy po prostu tylko odpychać. A przecież wielu ludzi chorych cierpi i co, mają pozostać sami? Bo my ich nie rozumiemy, bo my chcemy oddalić ich, jak oni sobie tam będą, bo my nie możemy się poradzić z tym i tak dalej. To będzie pytanie. Również ja chciałem, żeby było to do tych, których to dotyka najbezpośrednio, jak rodziców, którzy cierpią nad chorobą dziecka, tak samo jak i każdego z nas, kogoś z członków rodziny. Zrozumieć cierpienie, ale go nie przyjmować, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie chce cierpieć, tylko po prostu musi umieć być przy cierpiącym. Tak, w takim dosłownym sensie. Nie tylko, że ja będę opowiadał o tym. Jeżeli mnie to nie boli, no to tylko jestem po prostu kapłanem, fachowcem, psychologiem i tak dalej. I jeżeli nie włożymy cząstki siebie w to, co się dzieje, jeżeli cię to nie porusza aż tak bardzo, no to wtedy pacjent, kogo spotkamy, no wyczuje to, że jest to tylko taka gadka, rozmowa, ale nie nic więcej. To jest coś takiego, że człowiek nie jest przygotowany do takiego czegoś. Dopiero odkrywa, gdy się zetknie z tym. Jeżeli jest coś takiego, że użyłem słowa, że ja się uczę. Uczę się siebie w konfrontacji z tym, co widzę, z kim rozmawiam i tak dalej. Dopiero potem przychodzi ta refleksja, ale jak gdy ja to robię, no to jestem taki, a nie inny. Mogę skorygować, że uważaj, nie mów tego, czy bardziej bądź empatyczny i tak dalej, ale w tym momencie to się dzieje i człowiek się uczy na własnych błędach, na własnych przeżyciach nawet. Patrzy na to i to jest chyba, żeby komuś pomóc, to trzeba być razem z nim, to raz. Bez względu na to, co się wydarzy. Jeżeli był taki szok pierwszy, to było właśnie na początku. Człowiek sobie nie zdawał sprawy, że ktoś, do kogo się chodziło, nagle go może nie być. Ja nie mówię, że się człowiek oswajał, przywiązywał się. Nie. Po prostu to jest zderzenie z rzeczywistością. Tak jest. I nic z tym nie poradzisz. Musisz teraz dalej być dla innych. Ucząc się od tych, którzy już odeszli. Kim oni są dla ciebie. I to jest bardzo ważne, że ja poprzez to, te kontakty, odkrywałem własne powołanie. Nie było, nikt by mi nie wmówił, czym jest powołanie. Dopiero oni mi mówili, że to jest to, co masz robić. Dobrze, że widzę. Dobrze, że ksiądz przyszedł. Dobrze, że to znaczy, że oni czekają. Oni tego chcą. I w tym momencie się człowiek zastanawia, albo będziesz do nich tylko przychodził, albo będziesz kimś więcej dla nich.
Dzisiaj już jest to dość rzadkie. Ja mam porównanie, relacje na Skawińskiej i relacje na Jakubowskiego. Te same szpitale to samo mają robić, pomagać ludziom, ale żeby pomóc innym, potrzebującym tym, trzeba odkryć sobie empatię, a ona nie zawsze jest. To znaczy się, każdy człowiek, personel, i to ja o tym wtedy nie wiedziałem, teraz dopiero odkrywam, że te nasze relacje były tak potrzebne, chociaż żeśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, ponieważ teraz, gdy w szpitalu na Jakubowskiego się spotykamy w różnych okolicznościach, rozproszeni po całym szpitalu, gdy się widzimy, to tak się cieszymy z tego, że jesteśmy. I to jest ten punkt. Czy dzisiaj w zakładach pracy, w urzędach, cieszymy się, że widzimy siebie? Sądzę, że byśmy musieli różnie to ocenić. Ale to jest oznaka, że byliśmy na tak dobrych relacjach, żeśmy mogli być pożyteczni dla innych. Bo każdy z nas nosi mnóstwo problemów. I nieraz nie radzimy sobie sami z tym. Ale gdy wiemy, że jest osoba życzliwa, to ta sprawa jakby odchodziła troszeczkę na bok. Chociaż jest kłopot, ale jest inaczej odbierany. I to jest ważne. Te relacje z personelem są tak bardzo ważne, jak relacje z pacjentami. Ponieważ w ten sposób możemy pomóc. Wiele razy psychika siada, jeżeli się pracuje non-stop z chorymi. Bez dwóch zdań powiedzieć, że był erudytą. To był człowiek, który łączył dzisiejszą rzeczywistość z tym, co się kiedyś działo, opierając to na literaturze dość szerokiej i wiedzy medycznej, którą on dla mnie w bardzo prosty sposób zaczął tłumaczyć trudne sprawy. I widzę, że też jest taką ważną sprawą, że ja uważam, że był autorytetem w szpitalu, chociaż wielu mogłoby się z nim nie zgadzać. Można by było mieć, że ma inne zdanie. Ale jeżeli chodzi o to, kim był tam, no to rzeczywiście on łączył. Wielu ludzi mogłoby mieć pretensje, bo się może inaczej potoczyły te sprawy, relacji, ale z nim, ale ogólnie powiem tak, że w szpitalu on miał swój autorytet. I to dawało nam pewność, że on naprawdę troszczy się o ten szpital. Miał taką wrażliwość artystyczną chociażby. No kto by wymyślił, że na fortepianie grać dla pacjentów? Proszę mi powiedzieć, czy któryś ze szpitali pozwolił na to, a on to widział, że to jest pożyteczne. Czy to nie jest objaw jakiegoś troski o coś? O to, co nie tylko, że diagnoza i tak dalej, ale o to, że dany człowiek potrzebuje jeszcze czegoś innego. Tu nie chodzi o idealizowanie człowieka. Tu nie chodzi o to, żeby on miał na wszystko odpowiedź. Ale jeżeli chodzi o to, co czynił dla szpitala, to powiem, że właśnie to. Ten wątek nie jest w ogóle teraz brany pod uwagę, ponieważ jest coś takiego, że my jeszcze jesteśmy jak w wielkim szpitalu. My funkcjonujemy. Jak w wielkim szpitalu, zachowując się tak, nosząc maski, dowiadując się, że wciąż mamy zagrożenie i tak dalej, mnóstwo chorych, których wcześniej nie było, z takimi schorzeniami. Czy ktoś myśli o takich sprawach? Pierw trzeba
odnowić nasze podejście do tego, co robimy i stworzyć atmosferę pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami. My nie mamy przychodzić tylko do pracy, bo mamy etat i tak dalej. Mamy pójść tam, bo wiemy dla kogo. To jest trudne, ale jeżeli tego nie będzie, no to będziemy po prostu tylko to, co robimy, bez żadnych jakichś refleksji. A to jest ważne. Powiedziałbym, pierw był człowiekiem, potem księdzem. To mnie zastanowiło, bo zawsze człowiek myśli, że jest tym, co robi. Nie, tym, co, jak czujesz, co myślisz i jak to wszystko układasz w sobie. I on miał takie szerokie spojrzenie. Nie był przywiązany do takiego schematu. Reagował tak, jak to widział w danej chwili. I to mnie ujęło. O filozofii z nim nie rozmawiałem. O życiu. On mi chciał przekazać takie małe światełka, co w życiu kapłańskim jest zagrożeniem, a co jest potrzebne. I to wyrażał nieraz humorem, takim nieraz ciętym jakimś dowcipem. No i to pomagało mi, że ja zacząłem myśleć o tym, gdy go utraciłem, to wtedy zrozumiałem, że on mi więcej dał niż ja jemu, jako kapelan. Pokazał mi, że musisz być dla innych wciąż prawdziwy. Nam się to czasami nie udaje. Chcemy maski, bo tak wypada, tak. Poruszyć jakiś ważny temat, to musisz być autentyczny. Nie można tego. On się nie bał o krytyki. Pozostawić przestrzeń do działania Panu Bogu. Bo my często myślimy, że my wszystko załatwimy. I to od nas zależy. Nie. Wszystkie spotkania, jakiekolwiek, są w pewnym sensie naszym udziałem. Ale co z tego wyniknie, to już nie od nas zależy. To jest właśnie to, że mimo trudności człowiek idzie, bo wie, że z jednej strony jest jakby popychany do tego. No, chcę to robić. Jeżeli jest ciężko, nie ucieka. Będzie dzisiaj, jutro będzie lepiej. W całości nazywa się to wtedy wytrwałością. Bez względu na to, co czuję, czy to tak jak chyba jest w relacjach między ludźmi, gdzie pojawia się miłość. No to powiedzmy sobie, że miłość raz jest taka, drugi raz siaka. Ale mimo wszystkich tych stanów my wciąż trwamy. I to jest właśnie też taka próba odpowiedzi, dlaczego w szpitalu. Jeżeli ja wiem, że to jest dla nich potrzebne. Oni mi dają sygnał, że im to jest potrzebne dla mnie. Wówczas powstaje tylko to jedna taka postawa wytrwania w tym. Nie mam wątpliwości. Jako człowiek wierzący
że Pan Bóg działa, ale unikam epatowania tym tematem, bo nie wiem, na kogo trafię. Właśnie dlatego, że my nie mamy tego, tej pewności. Ja dziękuję, że mam wątpliwości, bo ona mnie oczyszcza. Nie jestem pewny wszystkiego, że to już raz i koniec. Nie. Żeby nie był ideałem, żeby miał odwagę też powiedzieć, że mu się coś nie udało, że nie jest to takie łatwe, ale to wymaga wysiłku. Kapelan taki, który jest pozytywnie nastawiony. Ja gdzieś to powtarzałem, że smutnych do szpitala nie powinno się wpuszczać. Musi być doza pewnego dystansu, takiego humoru do siebie. Że to nie jest tragedia. Tylko to jest to, że w tym wszystkim musi być taki wewnętrzny uśmiech. Tu nie chodzi, że ja się chadzę jak taki... O, te. Nie, ty nie kupisz człowieka. Ludzie wyczują, czy ty jesteś pozytywny. To będzie gest, to będzie mimika twarzy. Nie da się ukryć problemu. Jak coś masz w środku, to widać. Jeżeli ktoś mówi, to ojciec jest taki dzisiaj smutny. To ja mówię tak, bo mam taki smutek, bo mam problem, czy muszę to, albo jest mi ciężko i tak dalej. To trzeba o tym mówić, trzeba być otwartym. Ktoś mi powiedział, że zbyt śmiało napisałem tę książkę, bo odkryłem siebie. Właśnie tego nam brakuje, że ludzie, którzy pełnią jakieś funkcje dla innych, oni nie powinni być nieprzeniknięci. Po prostu, że nie wolno pokazać tego, co naprawdę czuję. Jeżeli ja, to była prawie, że ostatnia pacjentka, którą odwiedzałem na Skawińskiej i wtedy pojawiła się łza w moich oku, to ja nie uciekłem. I przyznałem się do tego. To nie jest słabość. Być kapelanem to robić to, żeby to cieszyło cię. Chociaż nie zawsze, no bo trudno, żeby... To jest takie pole do poznawania człowieka, że życzyłbym to każdemu. Oczywiście to jest, nie jest to pewnik, ale każdy ma swoje marzenia i marzenia zostaną spełnione. Nigdy nie rezygnować z marzeń. Nawet mówię to chorym. Proszę nie rezygnować z marzeń, bo kiedyś mogą one się spełnić. I marzeniem jest, że niebo będzie pełne tych, których żeśmy spotkali. Tutaj. Ja to sobie uświadomiłem dopiero teraz. Nie znam wszystkich historii życia, ale będę się cieszył, gdy ich tam spotkam. Tam, tak sobie wyobrażam niebo. Te relacje nadal będą trwały. Tylko w innym wymiarze, w innym, tak jak czytamy w Ewangelii, że to jest wiele mieszkań, które są przygotowane dla nas.